Dziękuję za zaproszenie, bo wydaje mi się to interesujące okazją do konfrontacji, ale być może zestawienia pewnych poglądów ze strony lewicy i ze strony propaństwowego centrum. Nie wiem, jak zakwalifikować pozycję światopoglądową, ideologiczną dyrektora Sienkiewicza. Niemniej chciałbym powiedzieć tylko rzeczy o tym i odnieść się do kwestii, które pan Sienkiewicz przywołał. Zacząłbym od tego może, że kilka narracji czy kilka opowieści, które na różnych stronach sceny politycznej gdzieś obok siebie współistniały do momentu przede wszystkim do kryzysu ekonomicznego, straciły w dużej mierze na aktualność, to znaczy z jednej strony ta opozycja zwolenników tezy, że globalizacja doprowadza do rozpuszczania państw narodowych, całkowitego utraty przez nieznaczenia, a z drugiej strony zwolenników tezy, że rozmaite instytucje ponadnarodowe są tylko fasadą czy zasłoną dla realizacji pewnych interesów narodowych. No to była tradycyjna narracja na temat Unii Europejskiej jako prostego instrumentu realizacji niemieckich i francuskich interesów narodowych. Dziś te narracje wydają się na równi nieadekwatne, choć sądzę, że nie tylko z powodów tak zwanych geopolitycznych, tak? Czyli nie tylko z powodu tego, że na agendę powróciły tematy tak zwanego twardego bezpieczeństwa, no, które gdzieś na pewno najoczywistszy sposób kojarzylibyśmy w naszym regionie z wydarzeniami na wschodzie. Tutaj bardzo istotnym czynnikiem był przebieg następstwa kryzysu ekonomicznego, którego źródło pewnie gdzieś należało szukać w okolicy 2007-2008 roku, w Europie 2009. Dlatego, że kryzys pokazał bardzo paradoksalną sytuację. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście okazało się, że w sytuacji zagrożenia państwo jest tą ostatnią instancją, do której można się odwołać, ale bynajmniej nie oznaczało to powrotu państwa do tradycyjnej roli arbitra między na przykład pracą a kapitałem, czyli takiej roli, jaką to państwo pełniło przynajmniej w krajach zachodnich po II wojnie światowej w ramach reżimu Bretton Woods i w ramach konsensusu umownienia z nimi keynesowskiego. Na to dlatego, że wprawdzie państwa narodowe, bo pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia z akcją nie skoordynowanych instytucji czy jakichś ciał ponadnarodowych, ale właśnie państw narodowych ze sobą, to szczególnie widoczne w Europie. Z jednej strony państwa narodowe udzielały pomocy niektórym sektorom gospodarki, szczególnie dotkniętym przez kryzys, zwłaszcza sektorowi finansowemu, sektorowi bankowemu, udzielając bardzo istotnych transferów pieniężnych ze środków publicznych, to znaczy z pieniędzy podatników w kierunku sektora prywatnego, ale zarazem, i to byłaby pewna nowość w stosunku do interwencyjnej roli państwa w dziesięcioleciach sprzed konsensusu waszyngtońskiego, tak, czyli powiedzmy z okresu po II wojnie światowej, pierwszego ćwierćwiecza. Mianowicie państwa niekoniecznie odzyskały przez tę podmiotowość polityczną i realny wpływ na mechanizmy gospodarcze, zwłaszcza na mechanizmy regulacyjne gospodarki, bo w Europie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to państwa uratowały dużą część sektora bankowego i finansowego przed bankructwem, po czym doprowadziły się tym samym do stanu bardzo wysokiego zadłużenia, wiążąc sobie de facto ręce, jeśli chodzi o rozmaite obszary polityki, nie tylko społecznej, nie tylko gospodarczej, a zarazem nie odzyskując kontroli wpływu na to, na przykład w jaki sposób, czy w jakich ramach organizowane jest działanie rynków finansowych. Tutaj ten paradoks jest tym bardziej widoczny, że kiedy z przyczyn, no, przyjmijmy na użytek tej dyskusji, że zupełnie niezależnie od kryzysu finansowego, doszło w Europie do reaktywacji dawnej problematyki bezpieczeństwa, głównie ze względu na zaangażowanie Rosji, okazało się, że państwa narodowe znajdują się w takiej oto sytuacji, że tracą one nie tylko monopol na przemoc w takim rozumieniu, jak mówił pan
Bartłomiej Sienkiewicz, tracą go również w takim wymiarze, że oto okazuje się, że niektóre instrumenty polityki, na przykład instrumenty wywierania nacisku na inne państwa narodowe, myślę tutaj oczywiście o sankcjach gospodarczych, są uwarunkowane no już nie tylko lobbyingiem ze strony różnych silnych aktorów gospodarczych, bo to akurat nie jest nic nowego, na przykład każdych sankcji, jakie stosowano przynajmniej w XX wieku przez jedne państwa wobec innych państw, zawsze gdzieś te interesy gospodarcze były uwikłane. Natomiast dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której może się okazać, tutaj mówię o tym w kontekście prowadzonych obecnie rozmów na temat umowy transatlantyckiego partnerstwa inwestycyjnego i handlowego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, że pewne instrumenty polityczne w ogóle zostaną wyjęte ze sfery decyzyjnej czy ze sfery kompetencji poszczególnych państw. Instytucja arbitrażu, która budzi szczególnie dużo kontrowersji, może w kontekście wyzwań geopolitycznych okazać się bardzo, bardzo problematyczna. No, mowa tutaj oczywiście o sytuacji, w której wielcy aktorzy gospodarczy są zdolni, korzystając z instytucji arbitrażu, zakwestionować czy zanegować możliwość stosowania przez dane państwo danego instrumentu politycznego. No, dotychczas mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami w nieco innych kontekstach. Myślę o sprawie Vattenfall przeciwko państwu niemieckiemu. Chodziło o wielką polityczną decyzję podjętą z motywacji demokratycznych, znaczy po prostu większość społeczeństwa tego chciała. Niemcy podjęły decyzję o wyłączeniu czy dezaktywacji części, a w dłuższej perspektywie całości energetyki jądrowej. No i w związku z tym zakończyło się to trwającą obecnie sprawą arbitrażową między jednym z koncernów, który poniósł w swoim przekonaniu straty w wyniku tejże decyzji politycznej. No, możemy sobie wyobrazić rozszerzenie podobnej sytuacji na sankcje gospodarcze, które niewątpliwie uderzają w bardzo konkretnych aktorów gospodarczych w Polsce. Kojarzymy to głównie z problemami ekonomicznymi sadowników czy rolników, którzy nie mogą eksportować żywności do Rosji, ale również na skalę większą te problemy mogą wystąpić i mogą dotyczyć także tak kluczowych sektorów gospodarki, jak chociażby sektor paliwowy energetyczny, które w przypadku sankcji wobec Rosji byłby zapewne tym kluczowym. Jeśli chodzi o to zmniejszające się instrumentarium, akurat pan Sienkiewicz użył takiego przykładu, który sugeruje, że tak naprawdę ograniczenie pola manewru państwa wynika w dużej mierze z wysuwanie przez społeczeństwo pewnych sprzecznych roszczeń, czyli na przykład roszczenia do bezpieczeństwa z jednej strony i roszczenia do gwarantowania czy obrony praw obywatelskich, czy prawa do prywatności ze strony drugiej. No, ale ja akurat przyznam szczerze, że dużo poważniejsze zagrożenie dla tych możliwości działania przez państwo, no widzę ze strony znowu, z jednej strony aktorów gospodarczych, z drugiej pewnych transnarodowych instytucji, które w dość zgodnym oglądzie analityków, ekspertów, ekonomistów reprezentujących różne światopoglądy, no raczej reprezentują interesy znowu dużych aktorów gospodarczych. Myślę tutaj, czy to o polityce Europejskiego Banku Centralnego, którego aktywność w ostatnich latach koncentrowała się jednak przede wszystkim na zapewnianiu płynności systemowi bankowemu, a nie stymulacji tak zwanej gospodarki realnej. Nie wspominając o rozmaitych ponadnarodowych instytucjach w rodzaju CEO. I teraz ja sądzę, że na poziomie pewnych postulatów czy pewnych oczekiwań co do tego, jakie państwo role powinno spełniać, to byłbym chyba w stanie podpisać się pod większością tego, co Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, zapewne dodając jeszcze funkcję jedną, mianowicie tą funkcję gospodarczo-społeczną, ale nie tylko w wymiarze sprawiedliwości społecznej, czyli tego, o czym mówił pan Landfeld, otwierając nasze spotkanie, ale także w obszarze stymulacji rozwoju gospodarczego, które to stymulacja pozwoliłaby na przesunięcie danego kraju, danej gospodarki, danego społeczeństwa w
używając może mało eleganckiego określenia, globalnym podziale pracy. Tak? To znaczy ukazało się w ostatnich latach dość dużo prac analityków, ekonomistów, historyków gospodarczych dotyczących wpływu interwencji państwa na przykład na postęp technologiczny, to są głównie autorzy z nurtu tzw. nowej polityki przemysłowej. Piszą tacy jak Daniel Rodrik, tacy jak Robert White, czy jak ostatnio Mariana Mazzucato, autorka bardzo ciekawej pracy o państwie przedsiębiorczym, którzy wskazują, że jak ogromny wpływ na to, jak gospodarka, jak przedsiębiorcy, jak również pracownicy z danego kraju odnajdują się na rynkach globalnych. Ogromny na to wpływ, głównie za pośrednictwem finansowania w bardzo szerokim sensie, w bardzo szerokim zakresie innowacji, postępu technologicznego. Ogromny na to wpływ mają państwa i są to również państwa, które bynajmniej dalekie są od oficjalnie głoszonej ideologii daleko posuniętego interwencjonizmu państwowego, to znaczy mowa nie tylko o Korei Południowej czy Tajwanie, nie tylko o krajach skandynawskich, bo tutaj model fiński powiedzmy jest takim dość oczywistym, który się nasuwa, ale o tym kluczowym aktorem gospodarczym w gospodarce amerykańskiej, jeśli chodzi o innowacje, zwłaszcza w bardzo kapitałochłonnych sektorach, takich jak chociażby sektor farmaceutyczny, czy sektory technologii informacyjnych, tym szalenie istotnym aktorem jest państwo. No i co ciekawe znowu, to tutaj to się wszystko wiąże z wątkiem mniejszych bądź większych możliwości czy instrumentów dostępnych państwu. Mianowicie bardzo ciekawa konkluzja pracy Mariany Mazzucato jest taka, że wprawdzie państwo w procesie innowacji technologicznych pokrywa bardzo większą część kosztów, przede wszystkim biorąc na siebie koszt materialny, niematerialny ryzyka ponoszonego przy badaniach naukowych i przy wszelkiego rodzaju innowacjach, natomiast zysk z tego postępu technologicznego jest prywatyzowany, to znaczy mamy do czynienia w sektorze innowacji, w sektorze badań i rozwoju, mamy do czynienia ze zjawiskiem analogicznym do tego, no, które już powiedzmy dość stereotypowo diagnozujemy w przypadku sektora finansowego i tego, jak wyglądała polityka walki z kryzysem finansowym w ostatnich latach, to znaczy w sytuacji prywatyzacji zysków i socjalizacji, jeśli nie strat, to ryzyka. I tutaj przywrócenie proporcji między realnym udziałem czy realnym wkładem ze strony aktorów państwowych, a zwrotem, jaki z uzyskanych korzyści przenika do państwa, a jaki zostaje w sektorze prywatnym, że to jest jakiś problem intelektualny, problem polityczny, który pewnie powinien być przedmiotem dużo poważniejszej debaty publicznej niż jest obecnie. Także wydaje mi się, że te wątki, szczególnie ten ostatni, wydaje się istotny, a zarazem bardzo kontrowersyjny w Polsce, dlatego że z jednej strony toczy się u nas paru już myślę lat debata o takiej kategorii, moim zdaniem nie do końca adekwatnie, która się nazywa tam pułapka średniego dochodu, czyli problem wyczerpania pewnego modelu rozwoju, który przyjęliśmy po roku 89, niezależnie od tego, jak on jest oceniany, z punktu widzenia ekonomiczno-społecznego. Większość analityków jest zgodna, że ten model się wyczerpał i że potrzebne są nowe impulsy rozwojowe i dość naturalnym aktorem, który by tych impulsów rozwojowych musiał dostarczyć, byłoby państwo polskie. No i tutaj zderzamy się oczywiście z dylematem sprawczości nawet nie państwa w ogóle w dzisiejszym świecie, ale konkretnie państwa polskiego, którego pole manewru i którego zdolność do działania, zwłaszcza działania strategicznego, długofalowego, planowanego i koordynowanego, wydaje się w dużej mierze, znaczy wydaje się łatwo do zakwestionowania i którego doświadczenie w tej materii w ostatnich latach, no niestety stwarzają pewne obiektywne przesłanki do tego, żeby takie nastroje społeczne, o jakich Bartłomiej Sienkiewicz mówił, żeby były one nie tylko wynikiem jakichś ideologicznych
wykrzywień obecnych w debacie publicznej czy w mediach, ale także, no, żeby miało one pewne realne podstawy.